Cześć, siemano, witajcie. Z tej strony Mr. Adamo 15. Witam serdecznie w kolejnym sprawdzaniu map w naszym cudownym farmingu. Chmielinko mapa dzisiaj i zaskakująco można powiedzieć dziś w końcu coś minimap, bo tak małej mapy chyba w farmingu tym jeszcze nie widziałem. Ale to zaraz wam powiem. Powiem wam też na samym wstępie i pewnie też delikatnie słyszycie w moim głosie, że no ostatnio mnie troszeczkę rozłożyło, więc przez ten tydzień, można tak powiedzieć, co był ostatnio, wleciał tylko sąsiedzi. Dziękuję wam serdecznie za ten ostatni odcinek, bo mega go, że się tak, bo nie wiem, czy można powiedzieć, przyjęliście, bo wręcz pożegnaliście tą serię, ale bardzo miło i przytulnie, więc to najważniejsze, że jednak, tak jak myśleliśmy, bardzo czekaliście na to, żeby zakończyć tą serię i sprawdzić kto, co, ile osiągnął w trakcie tego roku. Liczę na jakieś krząkania i kaszle w tym też odcineczku dzisiejszym, więc serdecznie przepraszam, ale my lecimy dalej. Partnerem tego odcinka jest Keydrop, więc na samym starcie pamiętajcie o kodzie Mr. Adamo 15, który daje wam 2,50 na start oraz 10% do doładowania. Kod promocyjny za nami, ale za nami jeszcze na pewno nie ma codziennej darmowej skrzynki, więc otwórzmy sobie na start. To jest coś pięknego. 50 golda, bardzo ładnie. Myślałem, że jedna z najwyższych tutaj, które mogłem dostać, ale niestety nie. Więc wy też pamiętajcie o tym, żeby codzienną skrzynkę zawsze sobie otworzyć. Mamy parę niechcianych rzeczy, czyli na przykład takie 5-7 trafione, więc można sobie wymienić na coś może pięknego. Na przykład taki gaj mi się podoba i cykmykłuk nie zmieniam, zostawiam. Może dopomoże nam tutaj szczęście dopomogło i zamiast takich no, zwykłych pistolsów mamy sobie Galila. Bardzo ładnie. Na koniec polecimy sobie bitewkę, szukamy, dołączymy do bitwy z Alemem i zobaczymy, co nam tutaj wylosuje. Pierwsze losowanko. O, różni się. Na moją korzyść. Zobaczymy, jak będzie dalej. W drugim uda się, czy się też nie uda. Udało się. Mamy wygraną. Bardzo ładnie to wygląda. No, a wy pamiętajcie oczywiście o kodzie Mr. Adamo 15 i miłej zabawy. Jak widzicie, mamy już save'a gotowego przez autora, zbudowanego, więc zacznijmy od tego, że się tak ładnie wyrażę. Tu jest obora, ale obok obory jest mały bin, płyta na obornik, dodatkowo tu jest wiatra w powietrzu. Nie, dobra, przepraszam, już myślałem. Myślałem, że takie rzeczy tutaj się dzieją. To się otwiera, to najważniejsze. 15 zwierząt, każde w jednym wieku. Bardzo ładne krówki. Z jednej strony cieszę się, że sprawdzanie to małej mapy nie będzie długo trwała, bo nadal moje gardło nie należy do takich, żeby można było sobie długo gadać, a nie wiem, jakbym miał gadać 40 minut. Aż się naprawdę boję. Kurniczek sobie tutaj jest obok, nie wiem. Tutaj jest kawałek miejsca, żeby, nie wiem, posiedzieć, tutaj nóżki umoczyć, coś w tym stylu, bo błotko takie jest. Bardziej bym powiedział jako to pastwisko, ale no niechaj będzie jak będzie. Pryzma na kukurydzę jest chowana, powiem szczerze, że gdyby nie te opony z daleka, mnie zauważył. Tutaj mamy kolejną oborę, tutaj mamy miejsce dla naszych świnek. Bardzo ładna z jednej strony zagroda tutaj. W szoku trochę jestem. Nie wiem, nie kojarzę ją, żebym dziś widział. Ale zobaczymy. Lecimy dalej. Ogólnie też pierwszy raz dzisiaj testuję monitor 27 cali, więc to też zawsze jakaś nowość dla mnie. Nie, to chyba nic nie zmienia w nagrywaniu, ale, ale dla mnie to zawsze jakaś nowość, bo zawsze bawiłem się na 24, ale skusiło mnie to, żeby spróbować coś nowego. Więc z pozdrowieniami do Tenasa, tutaj mamy 27. Zobaczymy, jak ona się tutaj będzie spisywać. Szklarenka do tego. I tutaj jest jakby studnia pomysłowe, bo nie widziałem jeszcze studni jako powór wody, więc naprawdę szacun. Taka inna jest ogólnie ta gospa. Tak ciężko mi ją tu ogarnąć. Tutaj nie wiem, czy można wejść? Chyba nie można wejść. Halo. Bym chciał tu wejść. A to jest statyczny. Statyczne, no bo tutaj stoi Ares. O, nie wiem, czy to jest jakiś skup, czy coś w tym stylu. Dziwna sprawa.
Tu coś jest przecież, bo tutaj... Aha, dla zwierzętami, dobra. już teraz czaję, o co tutaj chodzi. Tutaj mamy handlarza zwierzętami. Obok handlarza mamy od razu gospę, tak to można powiedzieć. Ta gospa, tak powiem szczerze, od tamtej strony jest ten wjazd. Tu się tak dziwnie kończy. Tu jest... Aha, nie, tutaj też jest wjazd. Z dwóch stron jest wjazd, z dwóch stron jest wjazd. Tu i tu, więc spoko. No tak jakoś inaczej, tak sobie to nasz autor wymyślił tej mapy. Dodatkowo ruch uliczny, to podstawa. Mamy też agromę. No ale dobra. Agroma agromą. Tutaj pewnie powstają. Stąd się biorą maszyny? Ja bym chciał tego wypożyczyć, żebym wiedział. O, jest. Mam tyle pieniądza, więc... On tu będzie stał. Jo, on tu będzie stał. Więc wszystko się zgadza. Tu te miejsce się... Ej. Nie no, ja liczę się z tym, że... Na tym save'ie po prostu już coś takiego było. Co? Posiadane przedmioty? Nie ma posiadanych przedmiotów? Nikt minie tego. Już musiały być wypożyczone wcześniej. No bo nie wiesz, żeby dwa się wypożyczały. Nie no, teraz to jestem w szoku. Ej, a może coś jest zbugowane? Jeszcze raz. Mam pieniądze na T-Rexa? Mam pieniądze na T-Rexa. Dwa się wypożyczą, czy jeden? Nie no, jeden. Już widzę, że jeden, bo już kurna serio myślałem, że jakieś błędy są, że się dwie rzeczy wypożyczają w dwóch różnych miejscach. No ale nie, to już było wcześniej. Okej, stacja wapnowania nie mam. Kurczę, to jest taka mała mapa, że aż nawet minimapy nie używam. A tu naprawdę można sobie przybliżyć jak tylko się da. Tu jest stacja wapnowania i tylko sklep z pojazdami. I to nas tu interesuje. Gospę mamy już całą ogarniętą. Tu nic nowego nas nie zaskoczy. Studnia studnią. Sterta obornika, sterta i mała szklana zbrojona z okien. Zobaczcie, jak to jest ładnie opisane. Do tego handlarz zwierzętami też już jest za nami. Więc my sobie idziemy dalej. Jak my sobie pójdziemy dalej, to tutaj mamy sklep ukrysi i mamy tutaj drogę. Ale najpierw sklep ukrysi. Czy on się nazywa sklep ukrysi normalnie? Tak być powinien? Tak, w sklepie ukrysi. Co można sprzedać w sklepie ukrysi? Rzeczy typu pewnie jaja. Dają na mleko. Myślałem, że już TMR. Ale tak dobrze nie ma. Nawet chlebów nie mogę. Chlebów, mąków, ciastów, serów. Tutaj takich rzeczy nie zrobimy. Bo sklepu nie ma. Miód już przyjmuję. Płatki nie. Tak trochę takie pół na pół bym powiedział. Czyli przyjmuję wszystko, co jest w podstawie, ale z fabryk nic. Więc chyba tak to mogę rozumieć. Okej. Okay. Co jest tutaj? Bo tu jest. Aha, tu jest wjazd, dobra. Domyślam się, że tu jest skup. Skup słomy. 100%, tak? No bo przy stogu słomy. Trigger to podstawa. Dodatkowo tutaj typowy skup zbóż, więc jeżeli chodzi o skup zbóż, spoko. Bym powiedział nawet pomysłowy, jak na taką małą mapę. Że jest coś takiego, że się wcofuje gdzieś do jakiejś hali i od razu leci. Całkiem na plus. Więc naprawdę. Pomysł jest naprawdę i to fajny, tylko moim skromnym zdaniem brakuje tutaj ilości tych pól. No bo nie powiem, można by było trochę rozwinąć tą wioseczkę, no bo tych pól naprawdę jest mało. To jest 7 pól tylko, tutaj już fajnie się zaczyna, dla mnie dobra rozbudowa, ale tu już nic nie mogę sobie zrobić. Tu jest ogólnie fajne małe pola na start. Nie wiem, dla mnie może, że autor chce fajnie rozwijać tą mapę. Nie wiem, po kolei, czyli teraz dać taką podstawkę z, nie wiem, z 7 polami, potem ją rozwijać co jakiś czas, żebyście już sobie mogli grać. Nie wiem, nie mam pojęcia, że się tak wyrażę. Tutaj była ta droga przejazdowa z tej głównej, tak to można nazwać. Więc też spoko. Ona leci z tyłu, ale tu już dostępu nie mamy. Z jednej strony, no jest za malutkie. Za malutkie, gdyby tu właśnie jeszcze dalej były te pola, które są narysowane, nawet gdyby one były tam, nie wiem, podzielone tam na pół czy na trzy części ponumerowane, no już myślę, żeby to miało sens, bo na tych, kurczę, 7 polach to za dużo to my tutaj nie podziałamy i to wszystko jest takie skupione w jednym miejscu. Gdzie naprawdę ciężko się rozwinąć, ciężko coś porobić, bo zobaczcie, tu jest jedno pole, tu jest obok jakby ciągłość tamtego pola, tu od razu obok kolejne, tutaj, aha,
Nie, to jest siatka, bo myślałem, że tutaj nie. Tutaj są też dwa małe blisko siebie, więc cały czas jesteśmy w jednym i to samym miejscu, jeżeli chodzi o każde pole. Jedziemy z jednej strony mapy na drugą stronę i tylko tak działamy. No, za dużo to my sobie na tej mapie nie popatrzymy. A myślę, że jakby trochę właśnie było rozwinięte tutaj pod górę, fajny jakiś nowy teren, myślę, że to naprawdę by zdało. Egzamin zawsze by trochę powiększyło, czy też rozszerzyło wręcz bym powiedział tą mapę czy tą wioskę, bo pomysł całkiem spoko na małą, naprawdę małą mapę, bo brakuje tych takich map, żeby sobie pograć, nie wiem, na szybkości samemu lub MP, chociaż ona na multiplayer się nie nadaje, wręcz nie jest zrobiona pod multiplayer chyba, jak dobrze widziałem, ale mniejsza z tym. Ale nawet jakby się chciało pograć właśnie gdzieś samemu jakąś swoją małą wersję singla nagrać, to nie powiem. Ale spoko wizja, ale myślę, że jeszcze do rozbudowania, więc tutaj dla autora no na pewno na plus to, jeżeli chodzi o pomysł, ale jeszcze dużo roboty przed nim, żeby tutaj no naprawdę była mega grywalna. To by było na tyle, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, liczę, że znów jakaś fajna mapa się trafi, która... że się tak wyrażą, nam do gustu tutaj przypadnie, ale czy to się uda, to... się okaże. Ja wam serdecznie dziękuję. Do następnego odcinka. Na razie. Pa, pa.